na górnej półce, Rogal zakochał się w okrągłej bułce. Droga bułeczko, pszenna bułeczko, może zostaniesz moją żoneczką? Ja jestem jak księżyc, serce z nadzienia. Ja spełnię wszystkie twoje życzenia. 26 młodych recytatorów wzięło udział w eliminacjach powiatowych 40. małego konkursu recytatorskiego. Przed publicznością wystąpiła też uczestniczka 68. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Przesłuchania zorganizowano w Kozienickim Domu Kultury we wtorek 28 marca, tydzień po eliminacjach środowiskowych. Przedstawicieli przedszkoli, klas zerowych i szkół podstawowych, a w przypadku ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego uczennice szkoły średniej, oceniali poloniści, prezes i wiceprezes Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemia Radomska, Adolf Krzemiński i Marian Popis. Zanim rozpoczęto konkurs, o jego założeniach opowiedziała dyrektor KDK Elwira Kozłowska. Przypomniała, że Kozienicki Dom Kultury od lat współorganizuje eliminacje środowiskowe i powiatowe tych przedsięwzięć, za co podziękował jej Adolf Krzemiński. Następnie spotkanie poprowadziła Katarzyna Fijołek. Uczestnicy małego konkursu recytatorskiego prezentowali po dwa utwory. Po wysłuchaniu wszystkich przyszedł czas na wręczenie wyróżnień i nominacji do kolejnego etapu. W kategorii 5-6 lat nominację otrzymała Lena Gąbczyńska z Głowaczowa. W grupie 7-11 lat do kolejnego etapu zakwalifikowały się Aleksandra Sasin z Kozienickiej Jedynki i Lilia Pulkowska z PSP nr 2. W kategorii 12-15 lat najlepsze okazały się Maria Chmielewska z Gniewoszowa oraz Lucja Frączyk i Hanna Stępień z Głowaczowa. Nominowani recytatorzy wezmą udział w koncercie finałowym, który odbędzie się 19 maja w Radomiu. W ogólnopolskim konkursie recytatorskim nominacje do etapu wojewódzkiego przyznano Patrycji Mędrek z zespołu szkół nr 1 w Kozienicach. Pełny protokół konkursowy dostępny jest na stronie internetowej KDK. Organizatorem 68. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego jest Towarzystwo Kultury Teatralnej, a 40. małego konkursu recytatorskiego Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemia Radomska w Radomiu we współpracy z tamtejszym Miejskim Ośrodkiem Kultury Amfiteatr. Współorganizatorami są Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu, Domy i Ośrodki Kultury oraz Placówki Oświatowe Ziemi Radomskiej, w tym Kozienicki Dom Kultury. Konkursy odbywają się pod patronatem i przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego Radomskiego, Samorządu Miasta Radomia, starostów i burmistrzów z Okręgu Radomskiego.